Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dlatego właśnie postanowiłem wyjaśnić te sprawy, gdyż najwyraźniej pan marszałek jest wprowadzany w błąd przez, myślę, może niektórych swoich doradców. Otóż po kolei te kwestie, które pan powiedział, wyglądają następująco. Pierwsza rzecz, budżet. Najważniejsza kwestia trafił już do Sejmu 30 września. I ten budżet jest. On jest po prostu już od dawna to był uprzejmy się zdyskontynuować, panie premierze. I zawsze było tak w poprzednich latach, że na etapie, przypomnijcie sobie to państwo wcześniej, między listopadem a grudniem bardzo często składane były autopoprawki, ba, Komisja Finansów Publicznych pracowała, składała swoje propozycje. To jest normalna procedura. W ramach normalnej procedury co do budżetu, który już został złożony, już można teraz procedować te rzeczy, o których mówiłem, a więc pan marszałek może się nie orientuje w tych sprawach budżetowych aż tak dokładnie, ale radziłbym właśnie, żeby tak jak to było w minionych latach, rokrocznie procedować te wszystkie sprawy. Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, jest tutaj jeden szkopuł, panie marszałku. Według tych informacji, które otrzymaliśmy, mogą one objąć kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak mocno zawęziliście państwo kryteria, więc ja wnoszę o to, aby procedować nasz realny projekt, który daje ulgę wakacji kredytowych dla miliona osób, miliona polskich rodzin. Jeśli chodzi o energię elektryczną, cieszę się, że dostrzegł pan marszałek wagę tego projektu, bo jeszcze ważni przedstawiciele opozycji do niedawna lekceważyli ten projekt. Jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w poprzednich latach, tak i teraz chcemy go procedować. I wreszcie czwarta sprawa. Myślę, że tutaj w szczególności pan marszałek może nie dosłyszał tego, co powiedziałem, więc jeszcze raz powtórzę. Panie marszałku, proszę nie słuchać tej propagandy, bo to inaczej troszeczkę nie przystoi dla pana urzędu. Otóż, tak jak powiedziałem, i rok, i 2 lata temu także nie było zerowego VAT-u na żywność w budżecie, a jednak w końcu listopada, a jednak na początku stycznia on się pojawił. W związku z tym teraz, tak samo jak rok temu i 2 lata temu, prosimy o procedowanie tej ustawy, która jest ważna, aby zbijać inflację, aby pomagać polskim rodzinom w walce z inflacją, aby żywność polska była tańsza. Dziękuję. Panie premierze, będziemy procedować, tylko ją poprawcie. Przecież też bardzo jasno i